Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paradox, a to jest kontynuacja serii Prototype, tym razem Prototype 2. I mamy cutscenkę. Gentech officials have verified that the assailant was infected with the Mercer virus, which was thought to have been eradicated last year. Now every time I look out the window, I see Blackwatch troops. Jimmy, they closed my school. I don't know if we should be here. Maybe they said they could don't go causing any panic. Well, it's just stay put and don't go causing any panic, all right? I'll be there tomorrow night. Then we'll take Maya and go see your mom. Hey, baby, baby, if they got the situation contained, then don't read them and doubt them, right? Prototype 2. Zajebisty początek, wejście. To jest zarys naszej postaci, którą będziemy grać. Nóż ma zajebisty, nie powiem. Widać, że dużo przeżył w życiu. Wcale cutscenki to zajebiste wyszło. O kurwa. Co to jest? Zmutowane gołębie. Grafika jest
Jak widzę, zajebiste, a dopiero odpaliłem tę grę. Leci Mercer. Ogólnie z początku chciałem podziękować Kubie, mojemu koledze, za udostępnienie tej gry. Właśnie dzięki niemu mam przyjemność zagrania i nagrania mam tego. Kurwa, czołgiem pijemy. Łopok ma parę. Red Crown be advised. I'm not in fucking Black Watch. Pierwszy błąd. Nie no, ten mu kurwa nóż półmetrowy przejechał nim po gardle. Ja ten nic, tylko się wzdrygnął. A co o tym? Co się będę przejmował? Gardło mi pociął. Raz się żyje. Zdjęcie jego córeczki. Dla tych, co nie ogarnęli kascenki, chodzi o to, że ten czarny myśli, albo to jest też prawda, że Mercer zabił mu córkę i żonę, i on prowadzony rządzą zemsty chce zabić Mercera. Dobra, my tu już możemy się poruszać. Co prawda nie wiem, czy Mercer zabił mu córkę, to się okaże dalej, ale wiem tylko tyle, że on będzie chciał przyłączyć nas do siebie. No i zobaczymy. Na razie żadnych sprintów nie możemy robić. Ewentualnie nożem trochę pojubać. Ale ten nóż mam bardzo fajny, podoba mi się. Taki trochę bagnet M9. Jak to w CS-ie jest. Cośmy mu pomogli. Wrócę za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. Widzimy go rozpłatał ten potwór. Sorki, uderzyłem niechcący w półkę od klawiatury. Nie uciekaj! Ach, te murzyńskie dialogi. Uwielbiam. To jest coś z jedynki, jak on pizgnął w tym helikopter. No, wuj i spacja, wujnik. Mercer chyba się zerwał. Skończyłeś z zamykaniem? Tak, skończyłem. Oh fuck. Chłopie. Nie ma co, spinkalamy. No, takiego bydlaka to jeszcze bym nie widział. Nawet w jedynce. Być może. Nie był w jedynce. Bo jedynki nie przeszedłem, po prostu nudna, bo nie chciał mi się już nagrywać z niej. Pewnie nie będzie odcinków, ale będzie z dwójki sporo odcinków, bo mi się bardzo podoba pod względem graficznym, jak i mechanika tej gry też jest bardzo fajna. Te uniki, co w jedynce tego nie było. Te animacje wszystkich skoków to jest po prostu zajebiste, jest jak dla mnie. To musiało boleć. I teraz go. Dziabaj go! Dziabaj! Ach, prosto wstagam. Co w pasie ma?
do shotguna naboje. Ale ja tego nie widzę w niego shotguna. Mercer. Mech. No i co się stało? Zobaczymy. Śmigłowiec. Coś tam w nas wchodzi. Wspomnienia o córce. Widać, że napracowali się nad tymi cutscenkami. Chyba się nie ulęknę, ty jesteś ze mną. Twietrni. No widać, że chłopak przeżył dużo w życiu. Stracić rodzinę to jednak jest coś. Ten odcinek może być o wiele dłuższy, bo cutscenki, ja chcę jeszcze pokazać coś z gry. Jakąś misyjkę jedną. Co ty tu, panie doktorze, grzebiesz? Dobra. On widzi to wszystko? Heller is Gentech property now. Things go sour. Burn? No, absolutely not. This specimen, Colonel said, burn it. That's what you're gonna do. It's time to begin. To zaczynamy. Cały klejon, o matko. No. Te przekleństwa, fajne. Nie ma tego, co w jedynce miałem, że przyspieszona jest, mowa jest przyspieszona, więc fajnie jest. Chyba jakieś karoty. Dobra. No, możemy coś... Ło! Dobrze, że słyszysz. Mogę coś podnosić do te beczki. Dobra, chociaż te takie potężniejsze ataki mi pomogą. Ale chłopie, masz plecy wyżłobane. Spróbujemy trochę go. No i jest ładnie. No. Ciukaj. No i spalił. Tylko się węgla. Episkot wygląda jak należy. Taki świecący. Dobra, co teraz? Zjedzę. Się chłopak wystraszy. Dobra, możemy łapać. Nic to nam nie powinno sprawić. Dobra, zjedz coś. Pożyw się, chłopaku. Bo marnie wyglądasz. Dobra, zjemy troszeczkę, jak się odnowi na pasek.
teraz możemy trochę walczyć. Co jest znowu? Dobra, zregenerował się. Dobra. Dobra. Uciekaj. Samolot. W sensie helikopter. Ale co? Lecimy dalej. Ouch. It's what you meant for. It's why I chose you. What the fuck did you do to me? I gave you the Mercer virus. That's what they call it, right? Same virus 2 years in a row. And the same Black Watch here to save New York. Wake up, Helen. This is no viral outbreak. This is a bioweapons test. Designed by Gentech. Controlled by Black Watch. Blamed on me. This peon here is going to prove it to you. Take their memories. I've heard you talking. I've seen you buying shit. But I haven't seen nothing that will make me believe you over them. No, they cut you, Heller. They put you in a cage with a starving infected. And they tried to burn you alive. I didn't release the virus. I didn't kill your wife and kid. So what do you want? You want to fight them? I want to destroy them. Blackwatch and Gentech and the virus. And I want your help. But there's something you need to do first. Gentech's been experimenting with the virus. Making all kinds of infected creatures. You need that DNA. When you're ready. I'll find you. No. And for God's sake, man. Put some fucking clothes on. Widzę, że fajnie wygląda. Czyli, że się okazało, że nie Mercer zabił dziecko i żonę jego, tylko Gentech. No i tu jest... Teraz zagadka, czy Heller będzie... Chciał się Mercerowi pomagać. No, okaże się. Ludzi zabijają, o boss. Dobra, przyspieszmy to i już przejdźmy do gry. Dobra, jeszcze samouczek mamy. Możemy biegać po ścianach. Lepsza jest pieprzyć. Dobra, to też jest jedyny.
robimy tą misję, no to będzie koniec tego odcinka, bo już trwa za 20 minut dobrych. Jedyne co mi tutaj, czego mi tutaj brakuje, to ładowania tych skoków, ale być może to się zrobi. Znaczy będzie można to tylko używać. To jakoś w miarę rozbuduje się ta postać, bo tu nie ma tego co w jedynce, że my sami zarządzamy, wsadzajmy punkty. Bo w sumie jest, ale on to jest trochę inaczej wygląda. Z tego co na razie wiem. Z tego co też wiem, to ten kościół to będzie taka nasza baza główna. Kolejna cutscenka. Ksiądz. To mój brat w tle motorem jeździ. Tak, James. Came to you because I need your help. Yeah. I heard a lot of things. Most of it bad. The infection. It just swept everyone away. I tried to help. I did everything. And then there was Black Watch. What did they do? Robbed them healthy, put them in camps, gave them the disease, put them in cages. Dobra, przewiniemy. Misję muszę jakąś zrobić, bo przecież nie można na samych cutscenkach się opierać. Tak wygląda nasza postać. No taki typowy Negas. Negas typowy. No, taki dobrze zbudowany. Fajnie wygląda to okienko. Ono się tak przemieszcza. To mi się podoba z tego, co zdążyłem zauważyć. Lecimy dalej. Kurwa, ile on będzie tym motorem jeździł? Ja pitole. No, swaja się ze swoją umiejętnością. To jest bodajże wyszukiwanie wrogów. Trochę inaczej to wszystko wygląda niż w jedynce. Ale ciul. Sam nie umie panować nawet pod umiejętnościami. Dobra. Ty skurwysynu. Tak, skurwysynu. Lecimy dalej. Viral. Panor impulsowy. Spróbuj zapolować. Impuls łowcy. Co jest podświetlone? Dobra, spróbujemy go ścichacza zdjąć. Ojejoj. No i dalej, Kolejna kascenka, kolejne wspomnienia. To kurwa. Jakbyśmy mieli czas na kascenkę. O, to musieliśmy odblokować w jedynce. No ile on będzie tym motorem jeździł? Ja i to... Poleciał. Jeszcze jeden. Dobra, dostaliśmy... Telefon, trzeba go brać. Jeszcze dobrze, sam odbiera. No bo nie to... Graficznie to mi podchodzi tak... Nie wiem czy wam też, ale mi... Podchodzi pod GTA 4.
Z drugiej strony ciekawe, kiedy piątka będzie. To się jest zagadka. Z tym GTA to się śpieszą, kurwa, jak. Dobra. Zdolność łowcy możesz użyć do śledzenia celów z dalszej odległości. No kurwa, no nie da mi pogadać. Kurwa, tym motorem jeździ brzęczy tylko i brzęczy. W sumie od jedynki, z tego co widzę, dopracowali ten skakanie po budynkach i chodzenie. Dobra, polowanie i poruszanie kamerą w różnych stronach może pomóc określić lokalizację celu. Dobra. Już wiemy wszystko. Uszkodzony most. Ale to nie powinien być dla nas problem. Alex nie takie metody zna. Dobra. Powinniśmy w sumie dostać umiejętność cichacza, tego załatwienia ich cichacza, to by się bardzo przydało. Takie wzbudzanie czyjejś uwagi. Też nie jest fajne. Ale finishery ładnie wyglądają jak oni tak. Dobra, cutscenka kolejna, wiem, no jest. That's that bugger tried to have me killed back in the lab. Well, let's see if I can find him. Guess not. Still got no clue how this thing works. Dobra, trzeba uciekać, o cholera. Heller, kurwa. Jamesie. Kurwa, tym motorem będzie brzęczył, to już te nerwy że wygra to prowadzę. Wciąż nie mają na co. Nie, dobra, uciekłem, misja ukończona. Teraz tylko problem taki, że mi się odblokowano lep na muchy. Dobra, dostaniemy się na jakiś kurwa ładny punkcik. Przepraszam za to, że przeklinam, ale no denerwuje mnie. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek tobie się akurat podobał. Jeżeli tak, nie zapomnij łapce w górę, zasubskrybowaniu kanału, jeśli tego nie zrobiłeś. No to cześć!